Serdecznie Państwa witam dzisiaj na kolejnej części z serii Bóg zachowa swoich. Bóg zachowa swoich, część 34. Dzisiaj będziemy zajmować się dowodem na to, że zbawienie jest nieutracalne, oparte na dwóch przykładach z tego, w jaki sposób Bóg patrzy na nas jako żołnierzy i kapłanów. Więc tutaj jest to dowód oparty na tym, czego Słowo Boże uczy w zakresie tego, jakie uprawnienia ma kapłan, jakie uprawnienia ma ktoś, kto jest w armii Bożej. I ten problem jest powiązany z wersetami takimi jak w liście do Hebrajczyków, 3 rozdział 12-14 wersetu. Trzeci rozdział listu do Hebrajczyków od 12-14 wersetu. Patrzcie, bracia, żeby czasem nie było w którym z was złego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, póki się dziś nazywa, aby się kto z was nie zatwardział oszukaniem grzechu. Albowiem staliśmy się uczestnikami Chrystusa, jeżeli tylko początek ufności zachowamy statecznie aż do końca. I takie miejsce widzimy tutaj, to jest miejsce zbiorowe do nas jako armii. Tak, staliśmy się uczestnikami, liczba mnoga. Nie stałeś się uczestnikiem jako pojedynczy, tylko jako grupa. I kolejny punkt to jest 1 Koryntian. 1 Koryntian 15 rozdział. Wersety od 1 do 2. Znowu. A oznajmuję wam, bracia, Ewangelię, którą wam opowiedziałem, którąście też przyjęli i w której stoicie, przez którą też zbawienia dostępujecie, jeśli pamiętacie tak, jak wam opowiedziałem, chyba żeście na próżno uwierzyli. Znowu liczba mnoga słuchaczy. Nie liczba pojedyncza, uwierz w Pana Jezusa, a Ty konkretnie będziesz zbawiony, tylko jest tutaj konkretna grupa zbiorowa, jako zbiór, jako zbiorowość, jako pewna armia, jako pewne zbiorowisko kapłanów. I kolejne miejsce to jest z listu do Kolosan. List do Kolosan. Kolosan, 1 rozdział, 21-23. I was, którzyście niegdyś byli obcymi i nieprzyjaciółmi umysłem w złych uczynkach, teraz też pojednał w jego własnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić świętymi i niepokalanymi, bez nagany, przed obliczem swoim. Jeśli tylko trwacie w wierze, utwierdzeni i stali, i nie odpadacie od nadziei Ewangelii, którąście słyszeli, która jest opowiadana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. Znowu zbiorowość, znowu liczba mnoga. I jest to bardzo ważne, żeby to zauważyć, bo tu chodzi o odpowiedzialność zbiorową jako armii, jako rodu kapłańskiego. I też Rzymian, 11 rozdział, także dotyczy zbiorowej odpowiedzialności, a nie odpowiedzialności indywidualnej. I to jest rozdział 11, werset 21.
Albowiem jeśli Bóg przyrodzonym gałęziom nie przepuścił, to mógłby i tobie nie przepuścić. Tutaj widzimy wyraźnie od, na przykład, nie chlub się przeciw gałęziom. Jeżeli się chlubisz, to wiedz, że nie ty nosisz korzeń, ale korzeń ciebie. Więc ta gałąź to jest zbiorowa odpowiedzialność chrześcijan, chrześcijanie jako ród kapłański, jako ród żołnierski, jako powołani do armii. I tutaj warto pamiętać o tym, rozważając te fragmenty. W drugim liście do Tymoteusza, rozdział drugi, drugi Tymoteusza 2:3. Znajdujemy takie miejsce. Przetoż ty cierp jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Indywidualnie wzywa tutaj apostoł Paweł Tymoteusza, żeby cierpiał jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Chrześcijanin jest tu porównany z indywidualnym żołnierzem, ale żołnierze tworzą armię. Sam jeden żołnierz nic nie zrobi, jeśli nie ma armii. I tutaj też, jeśli chodzi o kwestię dotyczącą żołnierzy, mamy takie słowo Boże w Starym Testamencie. Księga Powtórzonego Prawa w naszym najpopularniejszym przekładzie nazwana, albo bardziej precyzyjnie Księga Drugiego Prawa, albo jeszcze inaczej Piąta Księga Mojżeszowa. Rozdział 20, od 1 do 8 wersetu. Czyli Księga Drugiego Prawa, 20 rozdział, od 1 do 8 wersetu. Księdze Drugiego Prawa, czyli inaczej Piątej Mojżeszowej, 20 rozdział, od 1 do 8, czytamy takie słowa. Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni, wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie, czyli widać wyraźnie, u tamtych jest więcej koni, wozów wojennych i wojska. No więc co robi dowódca taki nie mający w sobie wiary w działanie Boże, tylko taki, który szuka chwały swojej? No, zaczyna kombinować, jak tu zwiększyć armię, zwiększyć liczbę koni, zwiększyć liczbę wozów wojennych, tak? Natomiast co Słowo Boże zaleca w przypadku ludu Bożego? Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni, wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie, to nie bój się ich, gdyż jest z tobą Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. A gdy już będziecie mieli ruszyć do walki, wystąpi kapłan, przemówi do ludu i powie do nich: słuchaj Izraelu, ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, nie bójcie się, nie trwóżcie się, nie lękajcie się ich. Widzimy wyraźnie mowa, która zawsze jest w Słowie Bożym do wierzących. Nie bój się, nie trwóż się, nie lękaj się. Gdyż Pan Bóg wasz idzie z wami, aby walczyć za was z waszymi nieprzyjaciółmi, by was wybawić. Widzimy jednoznacznie zawsze, Słowo Boże dla wierzących ma pociechę. Nie bój się, malutkie statko, nie trwóżcie się i tak dalej. Natomiast ci, którzy straszą utracalnością zbawienia, mówią: bójcie się, trwóżcie się, lękajcie się i tak dalej. Prawda? Różnica kolosalna między głosem dobrego pasterza, a głosem tych, którzy mówią jak diabeł. I dalej, piąty werset. Następnie przemówią do wojowników nadzorcy tak:
Jeżeli ktoś z was zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, niech wróci do swego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny go nie poświęcił. Czyli widzimy dokładnie działanie pomniejszające armię, tak? Idźcie do domu, jeśli macie dom do zamieszkania. Czyli może to być ktoś odważny, ale ma obowiązki związane z rodziną, ma obowiązki związane z tym, żeby być dobrym mężem, dobrym ojcem, bo tutaj akurat jest tak, że on ma dom. Jeżeli ktoś z was zbudował nowy dom, czyli założył rodzinę i nie może się tak zaangażować w walkę chrześcijańską, jak powinien. I co mówi tutaj Słowo Boże? Mówi, no, zostaw rodzinę na boku? Nie. Mówi, nie bój się. Nie martw się, nie troszcz się. Idź, zajmij się swoją rodziną. Tak? 6. werset. I jeżeli ktoś zasadził winnicę, a jeszcze z niej nie korzystał, niech idzie z powrotem do swego domu, by nie zginął w walce i by ktoś inny z niej nie korzystał. Winnica wskazuje nam na radość tego życia. Więc Słowo Boże mówi wyraźnie. Jeżeli jeszcze nie nacieszyłeś się tym, co Bóg stworzył, aby radować twoje serce, to nie idź na tą wojnę, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że ci brakuje tych rzeczy, że uważasz, że no, jesteś za mocno związany z przyjemnościami tego świata. Idź najpierw, skorzystaj z tej winnicy, bo winnica daje wino, a wino to jest radość, ziemska radość. Więc naciesz się tym. Jeżeli masz takie pragnienia, życzenia, nie idź do walki z ludem Bożym. Tak, jest ich mało. Robotników jest mało. Pan Jezus powiedział, że mało jest robotników. I tutaj też ta armia widać, że jest mniejsza niż wrogowie, ale to Pan za nich walczyć będzie. I dalej, 7. werset. A jeżeli ktoś zaręczył się z kobietą, a jeszcze jej nie pojął, niech idzie z powrotem do swego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny jej nie pojął. Czyli jeżeli szukasz współmałżonka, byle w Panu, jeżeli jesteś wierzący, tak, i zbawionym człowiekiem jesteś, ale nie uregulowałeś jeszcze kwestii rodzinnych, a czujesz, że taką wolą Bożą dla ciebie jest to, abyś założył rodzinę, abyś znalazł współmałżonkę, współmałżonka, to załatw najpierw tą sprawę. Walka w szeregach sług Bożych jest przed tobą. Nie masz być po prostu w gronie tych, którzy walczą, tylko w gronie tych, którzy mają tą żonę i obowiązki małżeńskie. Albo męża i małżeńskie obowiązki. Załóż rodzinę. Tak mówi ten werset. 8. werset. I niech nadzorcy jeszcze dalej mówią do wojowników tak. Jeżeli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie z powrotem do swego domu, niechaj nie osłabia serca swoich braci jak swoje. Nie czujesz tego, że rozdawanie traktatów, nagrywanie filmików na YouTubie z Ewangelią jest twoją tutaj stroną działania? Boisz się stanąć za kazalnicą, a jesteś bratem w zborze? Nie stawaj. Nie jest to jeszcze czas. Bojaźliwy i lękliwego serca. Wystarczy, że się zwyczajnie boisz stanąć w imieniu Chrystusa. To tutaj Słowo Boże mówi, idź do domu. Nie osłabiaj serca swoich braci. 8. werset. A gdy nadzorcy skończą swoje przemówienie do wojowników, postawią dowódców oddziałów na czele wojowników. Więc widzimy jednoznacznie, armia jest za mała. Za mała. I nie ma tu presji, o, jak najwięcej tu nagromadzić żołnierzy. Nieważne ich interesy domowe, nieważne ich interesy sercowe, nieważne to, czy się nacieszyli tym, co Bóg stworzył. Nie. Tu jest dokładnie odwrotnie. Chcesz służyć Panu Jezusowi, to upewnij się, że twoje serce nie jest związane tym,
że masz jakieś zobowiązania rodzinne, tym, że masz jeszcze ochotę się w cudzysłowie wyszaleć, tym, że twoje serce jeszcze nie jest takie, że znalazłeś już współmałżonkę, tym, że jeszcze może się boisz stanąć w imieniu Pana Jezusa i dać się rozpoznać jako chrześcijanin. Nie, nieważne. Armia i tak wygra, bo Pan Jezus jest na jej czele. Armia i tak wygra i ty z tego zwycięstwa skorzystasz, skoro uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi. Taka jest lekcja. Zbawienie jest nieutracalne, niezależnie od tego, czy będziesz jako dobry żołnierz walczył, czy też po prostu korzystając z tych uprawnień, nie będziesz brał udziału w wojnie, nie będziesz brał udziału w walce. Po prostu nie jest to jeszcze na ciebie czas. Raduj się tym, co Bóg ci podarował. Taka jest lekcja z tego. Więc zbawienie jest nieutracalne, niezależnie od tego, czy podejmiesz się obowiązków żołnierskich, czy nie. Drugie takie miejsce, które tutaj możemy przeanalizować, albo druga myśl, to jest kapłan. Każdy wierzący jest kapłanem. Czytamy o tym m.in. w Objawieniu Jana 20 rozdział. Objawienie Jana 20 rozdział. Szósty werset. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad tymi druga śmierć mocy nie ma, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i królować z Nim będą 1000 lat. Czyli widzimy, jest tu powiedziane o każdym narodzonym na nowo chrześcijaninie, czyli tym, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, to nad nimi śmierć mocy nie ma. Dlatego o wierzących mówi się, że zasnęli, tak? Że nie umarli, ale zasnęli. Jeżeli umarli, to tylko w grzechach i upadkach według Efezjan 2 rozdział, ale potem, gdy się narodzili na nowo, to potem, gdy dotyka ich śmierć ciała, to się mówi nie, że umarli, tylko zasnęli. Natomiast jeżeli ktoś umarł w grzechach i upadkach i nie narodził się na nowo, no to jeżeli umrze jego najpierw duch, dusza, a potem jeszcze ciało, no to umarł po prostu, druga śmierć go dotyka, tak? Pierwsza śmierć jest ta z Efezjan 2 rozdział, umarliście przez upadki i grzechy wasze, a druga śmierć wtedy, gdy następuje śmierć ciała. I o takich ludziach już jest powiedziane, że to są umarli. Zresztą w Objawieniu 20 rozdział 10 wiersz jest wyraźnie powiedziane w 20 rozdziale, 11, przepraszam. Nie, 12 werset. I widziałem umarłych, małych i wielkich, stojących przed Bogiem i księgi zostały otwarte i inna księga została otwarta, która jest księgą życia. Wiadomo, tu są umarli ci, którzy umarli dwa razy. I druga śmierć zaczyna się w momencie śmierci ciała dla takiej osoby, a dla wierzącego nie jest to żadna śmierć, tylko umiera ciało, ale cały człowiek żyje. Śmierć ciała wtedy jest zaśnięciem albo rozpadnięciem się namiotu. Dobrze, więc widzimy Objawienie 20 rozdział 6 werset. I tu jest wyraźnie powiedziane, że ci, którzy narodzili się na nowo drugi raz, to są kapłanami, znaczy będą kapłanami Boga i Chrystusa. I będą królować z Nim 1000 lat, czyli w Nowym Przymierzu będą razem z Chrystusem królować. Jak się zacznie Nowe Przymierze, a ono się zacznie 7 lat po pochwyceniu, czyli najpierw będą zabrani wierzący do nieba, a potem jak zostaną zabrani wierzący do nieba, to na ziemi rozpocznie się 7-letni ucisk. Po tych 7 latach Pan Jezus wróci na ziemię, aby ustanowić Nowe Przymierze z Izraelem i Judą, jak to obiecał w Jeremiasza 31 rozdział. I teraz kolejne miejsce, które udowadnia, że chrześcijanie są kapłanami, to jest Objawienie 5, rozdział 10, werset. Objawienie 5,
rozdział 10, werset. I tu widzimy tak. I uczyniłeś nas królami i kapłanami Bogu naszemu i królować będziemy na ziemi. Czyli widać znowu ród kapłański. Każdy chrześcijanin narodzony na nowo jest rodem kapłańskim. I objawienie, pierwszy rozdział, 6 werset. Objawienie, pierwszy rozdział, werset 6. I uczynił nas królami i kapłanami Bogu i Ojcu swemu. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Czyli znowu jest ta myśl, że uczynił nas królami i kapłanami Bogu i Ojcu swemu. Jest ród kapłański? Jest ród kapłański. I dalej można też odnieść się do rodu królewskiego oczywiście, dlatego że nawet jeżeli król jako namaszczony upadł w Izraelu, to dalej był uznawany za króla. Dobrze, czyli tak, mamy kolejną rzecz, kapłan jeszcze w 1 Piotra 2,9. 1 Piotra 2,9. Tyle, że chrześcijanin jest królem według serca Bożego, tak? Czyli nawet jeśli się zdarzy upadek jak Dawidowi, to chrześcijanin jak najbardziej nie traci zbawienia. I 2,9. Ale wy jesteście, to jest 1 Piotra 2,9, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem pozyskanym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku cudnej swojej światłości. Czyli widzimy jednoznacznie, ale wy jesteście rodem wybranym, ród wybrany, królewski kapłan, królewskie kapłaństwo. Czyli widzimy znowu nawiązanie do myśli, że każdy wierzący narodzony na nowo kapłanem Bożym jest. I jeszcze kolejna taka myśl jest w 5 wersecie, 2 rozdział, 5 werset 1 listu Piotra. I wy jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchownych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Czyli znowu jest kapłaństwo święte. Każdy chrześcijanin jest kapłaństwem świętym. Tak jak mówiłem, zerkniemy zatem do Starego Testamentu, do 3 Mojżeszowej, 21 werset, czyli księga 3 Mojżeszowa, tak zwana księga kapłańska, 3 Mojżeszowa, rozdział 21, gdzie chrześcijanie jako ród kapłański mają swój pierwowzór pokazany. I to jest 21. Żaden z potomków Aarona, kapłana, który ma jakąś wadę, niech nie przystąpi, aby składać ofiary ogniowe Panu. Jest ułomny, nie będzie więc przystępował, aby składać w ofierze pokarm swojemu Bogu. Lecz, czyli widzimy, mamy kogoś, kto jest z wadą. Ma jakieś upośledzenie. Należy do rodu kapłańskiego i nie może wykonywać służby, dlatego że z jakiegoś powodu jest po prostu odłączony od tej możliwości. Jest ułomny. Ale uprawnienia wszystkie ma. Lecz będzie spożywał pokarm swojego Boga, zarówno z najświętszych, jak i ze świętych darów. Czyli widzimy, wszystkie benefity ma. Mimo że nie może brać udziału w służbie, to benefity ma. To, co jest tutaj obrazem zbawienia, tak? Czyli spożywać ciało i krew Pana Jezusa, ma życie wieczne, no to tutaj to jest, tak? Czyli nie można utracić zbawienia, dlatego że zbawienie nie jest zależne od ludzkiej strony, tylko jest całkowicie zależne od Bożej strony. Boża łaska tutaj działa. Lecz będzie spożywał pokarm swojego Boga zarówno z najświętszych, jak i ze świętych darów.
wszakże poza zasłonę nie będzie wchodził i do ołtarza nie będzie przystępował, gdyż jest ułomny. Niech więc nie bezcześci moich świętości, gdyż ja, Pan, je uświęcam. I tutaj już wcześniej oczywiście jest to od 17 wersetu. Czyli ktoś narodzony na nowo, czyli z rodu Aaronowego, tak, jest we właściwej rodzinie, rodzinie kapłańskiej, czyli jest narodzony na nowo, jest jako chrześcijanin narodzony na nowo, bo to obrazuje właśnie urodzenie się we właściwej rodzinie kapłańskiej. To jest możliwe tylko przez uwierzenie w Pana Jezusa, aby stać się chrześcijaninem narodzonym na nowo, a obrazuje nam to właśnie tu kapłaństwo. To widać, że taki człowiek, nawet jeśli sam ma jakieś ułomności, czyli no, na przykład nie rozumie doktryny chrześcijańskiej prawidłowo, tylko tyle, że uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, ale z powodu tego, że jest w jakiś sposób, no, trudno mu się skoncentrować, czy w inny sposób nie potrafi studiować Biblii, nie potrafi jej przekazać we właściwy sposób, nie potrafi zebrać myśli, może jest bojaźliwy, może ma inną wadę. Tutaj te wady są bardziej pokazane w taki sposób fizyczny. Przemów do Aarona tymi słowy: nikt ułomny z twojego potomstwa w ich przyszłych pokoleniach nie będzie przystępował, aby składać w ofierze pokarm swojemu Bogu. Żaden mężczyzna, który ma jakąś wadę, nie będzie przystępował, a więc ani ślepy. Piotr mówi, że ślepi to są ci właśnie, którzy utracili tą możliwość oceny wszystkiego przez perspektywę nieba, tak? Czyli to są tacy chrześcijanie, którzy po prostu są krótkowzroczni i zapomnieli, że zbawienie jest całkowicie z łaski, nieutracalne, i zaczynają różne bzdury do doktryny dodawać. I żaden mężczyzna, który ma jakąś wadę, nie będzie przystępował, a więc ani ślepy, ani chromy. Czyli ktoś taki, kto idzie nierówno, tak? Czyli w niektórych kwestiach robi zbyt mocne kroki, takie, które są bardzo mocno utwierdzone w doktrynie chrześcijańskiej i skręca w prawo, a w niektórych jest takim luzakiem, liberałem i skręca w lewo. Huśta się raz za Chrystusem, raz za Belialem, raz za łaską, raz za legalizmem. No to to jest chromy, tak? Dalej. I on taki, no, w służbie Bożej się do niczego taki nie przyda. Dalej. Ani ze zniekształconą twarzą. Twarz mówi o takim zewnętrznym świadectwie, tak? Czyli jest zniekształcona twarz, jest po prostu sposób taki, że nie widać na jego obliczu, oblicza Chrystusowego, tylko widać część Chrystusa, a część całego ciała ludzkiego, czyli całkowicie jest to świadectwo zniekształcone. Dalej, przy długimi kończynami. Czyli przydługie kończyny nam tutaj pokazują taką deformację, tak? No, kończyny mają to do siebie, że ręce na przykład i nogi to są kończyny. Jeżeli one są za długie, no to tutaj ten człowiek jest wyłączony z tej służby. Nie może być tak, że ma za długie elementy. No na przykład ręce, jeżeli by miał za długie, no to w tym momencie może się okazać, że tego typu osobnik ma po prostu no za dużo tego ciała wystaje poza choćby odzież kapłańską, a przecież odzież kapłańska ma całkowicie przykrywać takiego kapłana zgodnie z tą regułą, która tam była podana, choć to oczywiście nie musi być tutaj główną myślą. Przydługie kończyny mają to do siebie, że z takiego człowieka zupełnie robią człowieka dającego złe świadectwo. Dalej, mężczyzna, który ma złamaną nogę. Czyli znowu, złamanie nogi prowadzi do czego? Do tego, że jest nierówne chodzenie. Podobne jak chromanie, tak? Czyli chromanie neurologiczne może być związane z tym, że jest uszkodzony
narząd ruchu neurologicznie, a złamana noga prowadzi do tego, że taki człowiek nierówno idzie, albo miał złamaną nogę, zrosła się ona i tutaj może spowodować chromanie. Natomiast jeżeli miał złamaną nogę lub miał złamaną rękę, ale to już się zrosło, jest w pełni zdrowy, no to wtedy oczywiście ten element nie występuje, zagoiło się. Zła doktryna spowodowała u niego błędy, które już zostały zaleczone przez to, że właściwie zostało to studiowane. Zastudiowane ze Słowa Bożego. Ani garbaty, czyli znowu człowiek, który jest zdeformowany, a więc nie jest tutaj świadectwem prawdziwego wzrostu chrześcijańskiego, tak? Garbaty ma to do siebie, że nierówno rośnie, tak samo jak ten, który ma nie przydługie kończyny. No więc wzrost chrześcijański to jest bardzo ważna sprawa, on ma się odbywać równomiernie. To nie może być tak, że jedno rośnie szybko, a drugie rośnie wolno. Wtedy dochodzi do nierównego wzrostu. Ani karłowaty, czyli biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, a musicie być uczeni podstaw. Albo takie osoby, które zawsze się uczą, a do poznania prawdy nigdy dojść nie mogą, choć oczywiście same są zbawione, bo Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Niektórzy niestety zatrzymują się w połowie drogi i są zbawieni, ale do poznania prawdy nie dochodzą, bo są na przykład ludźmi, którzy nie podjęli się uczniostwa i oni są tylko zbawieni i korzystają ze zbawienia, ale nie kontynuują wzrostu. Nie ścigają Słowa Bożego, nie ścigają tego, co uczy Pismo Święte, nie badają codziennie w Piśmie, jak się rzeczy mają i wtedy mamy kogoś takiego, kto jest garbaty. Dalej, ani karłowaty, albo jest karłowaty, za wolno rośnie, ani z bielmem na oku, czyli że na niektóre doktryny patrzy nie uważnie, tak? Czyli jest to człowiek, który gdzieś jakąś doktrynę nierównomiernie traktuje, a więc z jednej strony może prawidłowo wykładać Słowo Boże w zakresie jakiejś generalnej zasady, ale trzyma się na przykład herezji kalwinizmu i zupełnie nie dostrzega tego, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, a wymyśla sobie, że Bóg tylko zdecydował się, aby Jezus umarł za wybranych. Jest to typowe bielmo na oku, tak? Nierównomierność doktrynalna. Albo ktoś upiera się przy tym, że to ludzka chęć jest kluczowa, jeśli chodzi o zbawienie i całkowicie pomija tą pracę Bożą. Albo, że Pan Jezus umarł za wszystkich. Za wszystkich miał ochotę kupić ziemię ze skarbem, bo znalazł skarb. Sprzedał wszystko, co miał i kupił pole, a nie tylko skarb. I taki z bielmem na oku będzie się upierał, że on kupił tylko skarb, nie kupił roli, choć Mateusza 13 rozdział mówi, że kupił cały świat i Pan Jezus ma prawo do każdego człowieka podwójnie, raz jako stworzyciel, drugi raz jako ten, który odkupił cały świat. Dlatego fałszywi nauczyciele zapierają się Pana, który ich odkupił, bo oni są już Jego podwójną własnością. Raz jako stworzenie Boże, dwa jako ci, którzy zostali wykupieni w momencie, gdy Pan Jezus złożył doskonałą ofiarę za wszystkich. Natomiast są też inne bielma na oku, na przykład ktoś koniecznie upiera się na przykład przy tym, żeby jakieś eksponować punkty z nauczania. To jest bielmo na oku. Albo nie dostrzega pewnych rzeczy, nie dostrzega następstwa czasu, albo nie dostrzega tego, że oddzielnie jest Izrael, oddzielnie poganie i oddzielnie Kościół Boży. Albo widzi tylko duszę i ciało, a nie widzi ducha. Albo widzi w piśmie to, że jest duch i ciało, a nie widzi duszy. I takich pełno jest kwestii, albo uczy o dwójcy, tak? Czyli że na przykład, że Bóg jest w dwóch osobach, a nie tak jak Słowo Boże objawia, że jest w trzech osobach. Albo też próbuje zrobić z chrześcijan jakieś
kółko militarystycznych fanatyków, zamiast skupiać się na tym, co Słowo Boże mówi, czyli że nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Każdy z tych takich wykrzywionych osobników, no nie może składać, jest bezużyteczny w służbie dla Boga, tak? Ani garbaty, ani karłowaty, ani z bielmem na oku, ani chory na świeżb, czyli coś go swędzi. Świeżb albo parszywy, czyli różnego rodzaju dotknięty zakażeniami, ani z uszkodzonymi jądrami, czyli taki, który nie potrafi głosić Ewangelii, tak? No bo to jest tego typu osobnik, nie dochodzi do rodzenia na nowo ludzi. Jeżeli mamy takiego osobnika, który nie przyprowadził nikogo do Chrystusa, no to taki człowiek jest właśnie osobnikiem z uszkodzonymi jądrami. To nie powinien tego typu człowiek być jako człowiek uczący, czy w jakikolwiek inny sposób angażujący się w służbę Bożą, skoro nie przyprowadził nikogo do Chrystusa. Ma zmiażdżone jądra, z dala od uwielbiania Boga. No i to jest podstawowa rzecz. Więc jeżeli takich różnych mamy ludzi, no to Bóg nie chce ich służby. Tak jak tam widzieliśmy w armii, nie chciał tych, którzy się bali, czy tych, którzy się jeszcze nie wyszaleli, czy tych takich, którzy jeszcze nie założyli rodziny, a chcieliby ją założyć. Tak samo tutaj jest wyraźnie pokazane, że jest to dyskwalifikacja. Ale ta dyskwalifikacja dotyczy tylko i wyłącznie służby. Nie dotyczy zbawienia, bo zbawienie jest tutaj reprezentowane, że oni faktycznie mogą jeść pokarm swego Boga, zarówno z najświętszych, jak i ze świętych darów. Czyli to, co Bóg przez innych braci i siostry przekaże do konsumpcji, czyli ktoś odczyta Słowo Boże, ktoś da wykład Słowa Bożego, ktoś, kto nie ma tych wszystkich braków tu wymienionych, to ten ktoś właśnie w tym momencie usłuży Słowem Bożym, a on niech sobie siedzi i słucha, i może dzięki temu to bielmo mu z oczu zejdzie, albo zacznie, zamiast być karłowaty, zacznie rosnąć we właściwy sposób. Więc to jest jedyny sposób, żeby to uzdrowić. A nie, żeby teraz karłowaty stawał za kazalnicą i te swoje brednie przekazywał innym. To jest bardzo niebezpieczne. Albo ten, kto ma bielmo na oku, uczył kalwinizmu, albo arminianizmu, albo innej herezji potępienia. To są wszystko niebezpieczne rzeczy, gdy tego typu oszołomy biorą się za kazalnicę, bo to tylko pogłębia rozłam w chrześcijaństwie. Natomiast sami są zbawieni, ucząc fałszywych doktryn, sami są zbawieni, jeżeli zaufali łasce Bożej, jeżeli uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi, to są zbawieni, bo zbawienie jest niezależne od uczynków, niezależne od czegokolwiek innego, jak tylko od doskonałej ofiary Pana Jezusa, przez to, że w wierze przyjmujesz tą ofiarę jako swoją. I teraz, jeżeli właśnie mamy te fragmenty już na uwadze, czyli te o kapłanach i te o żołnierzach, to zwróćmy uwagę na te miejsca z Rzymian 11, 21, z Hebrajczyków 3, 12, 14, z 1 Koryntian 15, 1, 2 i z Kolosan 1, 21, 23, które są właśnie przez takich ludzi z bielmem na oku albo karłowatych podawane jako fragmenty rzekomo uczące utracalności zbawienia. Są to niestety bardzo smutne przypadki. Tak więc Rzymian 11, rozdział 21 werset. Albowiem jeśli Bóg przyrodzonym gałęziom nie przepuścił, wiedz, że i tobie nie przepuści. I tutaj chodzi oczywiście o tą kwestię zbiorowej odpowiedzialności pogan, tak? Mamy tutaj informację o tym, że będzie coś takiego albo jest coś takiego jak czasy pogan i świadectwo powierzone, świadectwo Boże powierzone poganom jest na pewien czas. Jeżeli poganie zawiodą,
no to ta gałąź zostanie odłamana, bo świadectwo Boże nie może być obciążane przez fałszywe świadectwo. Mamy tutaj ostrzeżenie dla pogan, a nie dla indywidualnych chrześcijan. Tak jak Bóg odsunął kiedyś naród izraelski za ich trwanie w grzechu i przywiódł pogan do błogosławieństwa, tak też może odsunąć pogan i to zrobi. Nie ma najmniejszej podstawy doszukiwać się w tym fragmencie, albowiem jeśli Bóg przyrodzonym gałęziom nie przepuścił, wiedz, że i tobie nie przepuści, to ten fragment nie mówi nic o zbawieniu indywidualnej osoby. Nie wolno się w tym fragmencie doszukiwać, że Bóg odłamie wierzącego z jego bezpiecznej pozycji w Jezusie Chrystusie. Jest to kompletnie nieprawdziwa myśl i niegodna tego, żeby ją uważać w jakikolwiek sposób za prawdopodobną, bo zbawienie jest nieutracalne, nie da się zbawienia stracić, gdyż zbawienie jest oparte na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. No ale oczywiście, niestety, oczywiście, skoro tacy, którzy mają bielmo na oku karłowaci i tak dalej, zabierają się za służbę kapłańską, no to też takie fałszywe nauki odbierające chwałę Bogu, jak utracalność zbawienia, czy na przykład płaskoziemstwo, pokutują, no bo niebiosa opowiadają chwałę Boga. No i teraz, tak jak jeśli ktoś uczy, że zbawienie jest utracalne, to odbiera chwałę Bogu i przypisuje chwałę człowiekowi. To jest typowo nauczanie tego typu ludzi, którzy albo sami są niezbawieni, albo jeśli są faktycznie narodzeni na nowo, to mają właśnie takie braki, czyli wady. I tak samo jest z takimi, którzy uczą płaskoziemstwa. Jeżeli płaskoziemcy uczą, że to jest jakiś taki krążek płaski z kopułą dookoła, czyli nie tak jak Biblia uczy, tylko tak jak oni sobie to wymyślili, no to wtedy jest to takie byle co i wtedy ten Stwórca wydaje się dużo mniej godny chwały, niż gdy mamy to, co uczy Biblia i te widzimy te wspaniałe, ogromne przestrzenie, nieskończony wszechświat, który jest wokół nas i kulista, sferyczna, geoidalna Ziemia, która jest wspaniałym stworzeniem Bożym, zawieszonym na niczym, jak czytamy w Księdze Hioba, czy też jak widzimy w wielu innych miejscach, wspaniałe stworzenie, ogromny wszechświat. Te wielkie odległości, gdzie na najbliższe planety leci się latami, a nie, że wystarczy wystrzelić, tak jak płaskoziemcy twierdzą, jakiś pocisk i on praktycznie bardzo szybko osiągnie granicę stworzenia. Wtedy ten Stwórca płaskoziemców to jest jakiś taki karzeł, a nie tak jak uczy Słowo Boże na temat wielkiego Boga, który podtrzymuje wszechświat słowem swojej mocy, Pan Jezus. On jest wielki i godny chwały. I tak samo właśnie te wszystkie różne osobniki, takie, które z jakiegoś powodu ulegają tego typu skrzywieniom, to tam widzieliśmy w Księdze Kapłańskiej, że to było wszystko jak najbardziej dyskwalifikujące do służby. Oni powinni położyć rękę na ustach i zamilknąć zamiast okradać Boga z Jego chwały. Także jeżeli popatrzymy na Hebrajczyków 3 rozdział 12 do 14 wersetu, to tu widzimy: baczcie bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł, w zatwardziałość
przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. I tutaj jest tym problemem właśnie to słowo indywidualizujące w porównaniu ze zbiorowością i słowo jeśli. Jeśli. Jeśli jako zbiorowość dokonaliśmy czegoś, jeśli jako armia albo jako cała gromada kapłanów czegoś dokonaliśmy. Czyli znowu problemem jest słowo jeśli. I tak jak 1 Koryntian 15 rozdział, 1-2 werset, a przypominam wam, znowu liczba mnoga, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też wy przyjęliście, której też wy trwacie i przez którą wy zbawieni jesteście. Jeśli ją tylko zachowujecie, wy zachowujecie, tak jak wam ją zwiastowałem. Ja zwiastowałem, Paweł, tak? Chyba, że nadaremnie wy uwierzyliście, liczba mnoga. No i kolejne miejsce, jeżeli popatrzymy, to jest Kolosan. Tak, Kolosan, 1 rozdział, 21 werset. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi, byliście znowu, liczba mnoga. I wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, święte kapłaństwo, tak jak dzisiaj czytaliśmy, i niepokalanych, i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą słyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. No i mamy na przykład Laodyceę, gdzie ta zbiorowa grupa, zbór w Laodycei został wypluty, ale Pan Jezus do indywidualnych ludzi jednak przez drzwi puka. Kto usłyszy mój głos, będzie ze mną wieczerzał. Czyli widzimy jednoznacznie, czym innym jest zbiorowe zachowanie się, zbiorowe zachowanie wiary, a czym innym jest pojedyncze zachowanie się, pojedyncza odpowiedzialność. Więc tu widzimy wyraźnie to rozróżnienie, tak? Pojedynczy wierzący może stać lepiej niż zbiorowość, albo pojedynczy wierzący może stać gorzej niż zbiorowość. W Starym Testamencie widzieliśmy pojedynczych wierzących, którzy stali gorzej niż zbiorowość lub mieli własne interesy inne niż interesy zbiorowości. I w Laodycei widzimy już odwrotny przypadek, kiedy zbiorowość stoi fatalnie i będzie wypluta, natomiast jeśli chodzi o indywidualnych wierzących, no to oni tam są wzywani pukaniem, żeby otworzyli Panu Jezusowi drzwi, aby On wstąpił do nich i wieczerzał z nimi. Więc tu widzimy wyraźnie. I teraz jeżeli będziemy patrzyli na ten fragment z Kolosan, na ten fragment z Hebrajczyków, na ten fragment z 1 Koryntian, to tutaj widzimy, kluczowa jest kwestia, którą Duch Boży chce osiągnąć przez użycie słowa jeśli. Więc we wszystkich tych przypadkach nie zwraca się Duch Święty do pojedynczych osób, ale do grup. To trochę tak, jakbym teraz poprosił, żeby wstali wszyscy. Tak? Teraz przed monitorami wstańcie wszyscy, którzy uważacie się za chrześcijan. I wtedy możliwe, że nawet duża część by z was wstała. Chociaż statystyki mówią, że na moim kanale 2/3 to są osoby, które otwarcie deklarują, że są niewierzące i subskrybują kanał, aby się czegoś więcej o Słowie Bożym dowiedzieć. Jeżeli te statystyki, oczywiście wyrywkowe, mówiłyby prawdę, to nie wszyscy wstaną, tylko wstaną wszyscy ci, którzy uważają się za chrześcijan. I teraz, jeżeli wezwałem was, żebyście wszyscy, którzy uważacie się za chrześcijan, powstali w tym momencie, albo podnieśli rękę, no to możliwe, że wielu by
wstało i podniosło rękę. Może nawet większość tych, którzy słuchają jako jedni z pierwszych. I teraz, czy to byłby dowód, że ci, którzy podnieśli rękę albo którzy wstali, wszyscy są naprawdę chrześcijanami? Czy to byłby dowód, jeśli mówisz, że masz wiarę, to czy masz wiarę? Czy Jezus Chrystus cię zna? Czy to, że mówisz, że robisz coś w imieniu Pana Jezusa, w imieniu Pana, że Jezus jest Panem, czy to od razu automatycznie znaczy, że jesteś naprawdę Chrystusowy? Pokazałoby to jedynie, że oficjalnie ogłaszacie, że należycie do Chrystusa, ale wcale niekoniecznie musiałoby to być dowodem waszej indywidualnej wiary. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszycie, to będzie dowód autentyczności waszego wyznania. Tak, w tym momencie dopiero będzie to można potraktować, jeśli ta wytrwałość was jako zbiorowości będzie kontynuowana. I teraz, jeżeli będzie ten dowód realizowany, to znowu, indywidualnie twierdzicie, że przyjęliście Ewangelię i zostaliście zbawieni. Czy mówicie prawdę, okaże się po tym, czy zachowacie ją jako zbiorowość do końca. Tu trzeba przypomnieć sobie, że list Judy między innymi używa terminu wiara jako doktryna chrześcijańska. Mówię o Judy 3. Słowo wiara nie jest w tym wersecie właśnie użyte w sensie zbawiającej ufności Chrystusowi, tak jak Słowo Boże mówi, uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony, lecz dotyczy tego, jaką wiarę, jaki zespół wierzeń wyznajemy, jaki zespół wierzeń podtrzymujemy, bo zbór Boży jest filarem i podwaliną prawdy. I teraz, jeżeli jesteśmy filarem i podwaliną prawdy, to mamy obowiązek tą prawdę na wierzchu podtrzymywać. Chodzi właśnie o taką prawdę albo o wiarę jako system przekonań, wierzeń wynikających z objawienia, które mamy w Słowie Bożym. Chodzi o to, w co wierzymy. Czyli w trzecim wersecie listu Judy, o którym już wspomniałem, czytamy: podejmijcie walkę o wiarę raz na zawsze przekazano świętym. Podejmijcie walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. To oznacza, że mamy walczyć o prawdziwą, prawidłową doktrynę chrześcijańską i jeśli wiara człowieka jest prawdziwa, będzie o nią walczył aż do końca. Dlatego nie przypadkiem dzisiaj porównaliśmy to z armią. Tak? Czyli armia co do zasady powinna walczyć, nawet jeżeli jakiś wierzący pojedynczy okaże się, że od tej armii odpadł, to skorzysta z dobrodziejstw wywalczonych przez oddziały. I jeżeli nie będzie tej walki, no to pojedynczy wierzący może upaść. Pojedynczy niewierzący, bo tacy też się pałętają wśród chrześcijan, uważając się za chrześcijan, może stać się mormonem, chrześcijańskim scjentologiem, zielonoświątkowcem, baptystą czy sofistą, przez co pokaże, że nie ma w nim prawdy. Jedyną rzeczą jest to, czy faktycznie on zna Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i czy Zbawiciel zna Jego. Jedną rzeczą jest mówić, że jest się zbawionym, a drugą dowieść tego swoim życiem, posłuszeństwie Duchowi Świętemu, który przez Słowo Boże na takiego człowieka oddziaływuje. Oczywiście może się okazać, że jakiś prawdziwy wierzący został uwikłany w różne herezje, tak? Przez tych karłowatych,
z przedługimi kończynami, z bielmem na oku dopuszczonych do kazalnicy, którzy są sprytniejsi, bardziej doświadczeni od niego i go zwiedli. I trafił w złe miejsce i dał się zwieść. No więc wtedy faktycznie mogą się zdarzyć takie nieszczęścia, że taki wierzący naprawdę jest zbawiony, ale uwikłany w błędne doktryny. Nie straci oczywiście tego zbawienia, bo tak jak widzieliśmy, żołnierz był odsyłany do domu, gdy miał różnego rodzaju własne interesy lub też zwyczajnie bał się. Tak samo jeśli chodzi o kapłana, gdy miał jakąś wadę, to nie mógł brać udziału w tej czynnej służbie, ale jadł ze świętego pokarmu, czyli jak najbardziej był zbawiony, żołnierz jak najbardziej odesłany do domu, korzystał z tego, co armia cała wywalczyła. Był jak najbardziej zbawionym chrześcijaninem, bo zbawienie jest nieutracalne od tego, czy bierzesz aktywnie udział w walce, czy nie. Lepiej, żebyś brał w tej walce udział wtedy, kiedy będziesz już gotów. Kiedy nie będziesz karłowaty, kiedy nie będziesz miał przydługich kończyn, kiedy nie będziesz miał bielma na oku, kiedy nie będziesz się bał, kiedy będziesz miał uregulowaną sytuację rodzinną, kiedy będziesz miał już dzieci, wierzące, albo przynajmniej zaznajomione z Ewangelią na tyle, że będzie to też dla ciebie poprzepieniem, a nie, że będziesz ciągle musiał angażować się w różnego rodzaju kwestie takie, które ciebie martwią, tak? Bo chciałbyś może jeszcze trochę pocieszyć się winnicą. Założyłeś winnicę, a owoców z niej jeszcze nie spożyłeś i cię ciągnie ciągle do tej radości ziemskiej. No to nie angażuj się w walkę z armią, bo będziesz tą armię rozpraszał, będziesz upijał innych żołnierzy winem twojej radości, podczas gdy oni mają być w pełni skupieni na realizowaniu zadań, które Pan im powierzył, a w których ty nie powinieneś brać udziału, skoro zasadziłeś winnicę, a owocu jeszcze z niej nie spożyłeś. Więc tutaj jest bardzo ważne, aby tylko wtedy realizować te obowiązki, kiedy już jesteś dojrzały na tyle, że wiesz, że to jest to, co Bóg od ciebie oczekuje. To jest zbyt poważna sprawa, żeby raz sobie przychodzić do realizacji, a potem niepoważnie z tego rezygnować, huśtać się, być lada wiatrem nauki unoszonym, być chromym, huśtać się od doktryny do doktryny. Najpierw musisz być pewnym, że masz te cechy w tobie zakotwiczone. Najlepiej zacząć jest zawsze od ewangelizacji, żeby sprawdzić, czy nie jesteś przypadkiem osobnikiem ze zmiażdżonymi jądrami. Czyli to, co ciebie doprowadziło do uwierzenia Panu Jezusowi, najłatwiej jest przekazać innym. Zacznij głosić Ewangelię w twoim otoczeniu i zobaczysz nawracających się ludzi, będziesz wiedział, że nie jesteś osobnikiem ze zmiażdżonymi jądrami. Ale jeżeli widzisz, że w ewangelizacji w ogóle nie ma żadnych efektów u ciebie, czyli mówisz do ludzi i oni słyszą prawidłową Ewangelię, a się nie nawracają, no to znaczy, że masz zmiażdżone jądra. A więc to jest właśnie jeden z takich elementów, gdzie już należy wołać do Pana, aby cię uzdrowił, abyś mógł być użyteczny do innych rzeczy. Albo jeśli jesteś karłowaty, no to możesz zacząć rosnąć, tak? Możesz przez studium Słowa Bożego wzrastać. Jeśli masz bielmo na oku, bo wyznajesz na przykład utracalność zbawienia, albo jakiś kalwinizm, albo arminianizm, albo jakieś inne kompletnie odjechane teoryjki, no to po prostu studiuj całe Pismo Święte. Każda doktryna, która w jednym choć punkcie nie zgadza się z Pismem Świętym, jest doktryną fałszywą. Czyli jeżeli są jakieś wersety w Biblii, których wolałbyś nie widzieć, wolałbyś mieć bielmo na oku, czytając te fragmenty,
To znaczy, że masz bielmo na oku, że nie dostrzegasz niektórych fragmentów, nie chcesz ich widzieć. To jest przejaw tego właśnie nierównomiernego rozumienia Słowa Bożego i powinieneś jak najszybciej właśnie te najbardziej bolące cię fragmenty przestudiować tak, żeby przestały cię boleć. Wtedy to bielmo zejdzie. Te wersety, które cię najbardziej kłują, codziennie czytaj i naucz się ich na pamięć, tak żebyś znał całe otoczenie tych wersetów, żebyś je doskonale rozumiał, po co zostały napisane i o czym one mówią. To jest najlepszy sposób. Jeśli nie rośniesz, bo jesteś właśnie karłowaty albo chromy, no to jak najszybciej staraj się tą równowagę znaleźć w doktrynie. Jeżeli widzisz, że raz wierzysz tak, raz tak i byle wiatr nauki tobą miota, to znowu tylko Pismo Święte może ci pomóc, tylko studium Słowa Bożego. Czytaj Biblię równomiernie od pierwszej Mojżeszowej do Objawienia, werset za wersetem. Ucz się jej na pamięć. Weź jeden dobry przekład biblijny, na przykład Biblię Brzeską, albo Biblię Gdańską, albo Biblię Warszawską i skoncentruj się na tym jednym przekładzie i używaj go, aż go bardzo dobrze poznasz. Nie baw się w jakieś takie dziwolągi, jak to czasami widać, że niektórzy mają ulubione fragmenty, z którego nawet dokładnie na najdrobniejsze szczegóły rozgrzebali, co jest po hebrajsku albo co jest po grecku i tak dalej, ale nie zrobili tego dla wszystkich wersetów biblijnych, tylko dla 3-4 wersetów, 15, 150 wersetów, a reszta wersetów jest przez nich czytana powierzchownie. No to przecież to jest nierówny wzrost, to jest jak najbardziej przykład takiego nietrzeźwego podejścia do Pisma Świętego. Z tego się rodzą różnego rodzaju bzdury. Misjonarze, którzy podbili całe kontynenty dla Chrystusa, najczęściej mieli jeden przekład Biblii i z tym jednym przekładem Biblii szli przez świat, głosząc Ewangelię w sposób zrównoważony. Więc jeden przekład, dobry przekład biblijny ci wystarczy. Nie kombinuj, nie baw się w teologa, jak nim nie jesteś. Nie baw się znawcę języków oryginalnych, jak nie zamierzasz poznać tych języków naprawdę dogłębnie, w całości, a nie, że potem wychodzą jakieś dziwolągi, że jeden wyraz z całego wersetu biblijnego rozłożony na najdrobniejsze szczegóły, a reszta wersetu potraktowana byle jak i jeszcze często niezrozumiała. To jest nietrzeźwość. To jest całkowicie niezdrowe podejście. Z tego się rodzą różnego rodzaju błędy. Uciekaj od tego typu podejścia. Więc dziękuję Państwu za uwagę. Widzimy, że nie da się z Biblii udowodnić tego, żeby ktoś mógł stracić raz uzyskane zbawienie, bo zbawienie jest nieutracalne i z łaski Bożej jest raz na zawsze, tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi, uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek, więc uwierz Pana Jezusa. To jest bardzo ważne. Jeśli nie masz Pisma Świętego, to mam parę nowych testamentów, z których mogę jeden Ci przesłać. Napisz na numer 739089088 albo e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Z Bogiem. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam też na kolejną 35. część serii Bóg zachowa swoich, którą mam nadzieję, że Bóg pozwoli zrealizować i że będzie za jakiś czas po tym odcinku opublikowana na kanale, jeśli ten odcinek oglądasz już opublikowany. Dziękuję za uwagę. Niech Bóg Wam błogosławi.